do stałego dopływu małych ilości psylocybiny. Mózg jest po prostu nieco bardziej podatny na takie idee. Ludzie wierzący mogą uznać, że sam Bóg zaprogramował nas tak, abyśmy mogli go pojąć i to jest dowodem na jego istnienie. Dla niewierzących z kolei będzie to dowód na to, że Bóg jest produktem naszych mózgów. To tylko reakcje chemiczne Boga, nie ma. Jednak jeśli nie ma istoty wyższej, po co ewolucja wytworzyła coś takiego jak gen Boga? Część biologów sugeruje, że w pradawnych społeczeństwach, gdzie całe plemiona chciły wspólne bóstwo lub bóstwa, gen Boga ułatwiał współpracę i zapewniał wzajemną ochronę. Silniejszy gen Boga mógł więc stanowić ewolucyjną korzyść. Jednak duchowość wiąże się także z korzyścią fizyczną. Wiele danych wskazuje, że ludzie uduchowieni żyją nieco dłużej i łatwiej przezwyciężają choroby. Myślę, że może być wiele powodów, dla których ten gen przetrwał. Nie mamy jasności, skąd się biorą te korzyści, jednak duchowość jest sferą, której nauka i wiara mogą ze sobą współpracować. Dostrzega to dr Hammer. Nauka i wiara od dawna toczą ze sobą wojnę. I jak dotąd zawsze się okazywało, że to nauka ma rację. Ziemia krąży wokół Słońca. Ewolucja naprawdę miała miejsce i jesteśmy spokrewnieni z innymi zwierzętami. Kłopot tylko w tym, że nauka nie odpowiada na emocjonalne potrzeby ludzi. Nie zmienia ich świadomości, tak jak religia. Czy naukowcy zdołają wyjaśnić początki ludzkiej świadomości, czy też jest to kwestia wiary? Nowa dziedzina wiedzy szuka odpowiedzi w jednym z najbardziej zagadkowych miejsc na Ziemi. Od zarania dziejów człowiek starał się wytłumaczyć swoje istnienie. Rozważania te prowadziły do jednej odpowiedzi, którą jest Bóg. Postęp naukowy, który nastąpił w ostatnim stuleciu, podważył wiarę w istnienie najwyższej istoty. Dziś jednak wiara i nauka łączą siły, by znaleźć odpowiedź na pytanie, czy Bóg istnieje. Gdy ludzie wiary szukają dowodów w Biblii, ten naukowiec wierzy, że rozwiązanie może być bliżej niż sądzimy. Przedmiotem jego badań jest funkcjonowanie ludzkiego umysłu. Dr. Andrew Newberg z Uniwersytetu imienia Tomasza Jeffersona bada procesy zachodzące w mózgach osób, które oddają się kontemplacji Boga i świata duchowego. Znajdujemy się w ciekawym punkcie, w którym możemy połączyć naukę i religię. Mózg umożliwia nam naukowe poznawanie świata, jak również jego duchową kontemplację. Z pomocą tomografii komputerowej Newberg analizuje fizyczne zmiany następujące w mózgu osób, które się modlą lub medytują. Badamy ludzi, którzy od dłuższego czasu oddają się religijnym i duchowym praktykom. Zaczęliśmy od adeptów tybetańskiej medytacji buddyjskiej. Badaliśmy również grupę zakonnic, które oddawały się praktykom religijnym przez ponad 50 lat. Za pomocą tomografu wykonywaliśmy skany ich mózgów. Najpierw w stanie spoczynku, a następnie w stanie głębokiej modlitwy lub medytacji. Najaktywniejszy podczas tych praktyk okazał się płat czołowy, znajdujący się bezpośrednio za czołem. Ta część mózgu uaktywnia się zwykle, gdy skupiamy na czymś uwagę. Czynność kory czołowej wyglądała jak u osób rozwiązujących trudne zadania matematyczne.
U tybetańskich mnichów nasilała się aktywność pory wzrokowej, gdyż skupiali się na świętych przedmiotach. W mózgach modlących się zakonnic nie stwierdzono wzmożenia czynności obszarów wzrokowych, lecz ośrodków mowy. Jest to zrozumiałe, gdyż modlitwa to czynność werbalna. Zauważono jednak coś zaskakującego. Interesował nas także płat ciemieniowy w tylnej górnej części mózgu. Badając zarówno osoby medytujące, jak i zakonnice, stwierdziliśmy, że ta część mózgu wycisza się podczas praktyk rakowych. Płat ciemieniowy śledzi i wzmacnia świadomość najbliższego fizycznego otoczenia. Gdy w badaniu obszary te gasły, oznaczało to zanik kontaktu z otoczeniem. Człowiek jednoczył się z wszechświatem. Mózg mówi, że powinniśmy odczuwać te rzeczy, ponieważ płat ciemieniowy gaśnie, a rozjaśnia się płat czołowy. Możemy obserwować, jak człowiek zatraca się i przestaje w zwykły sposób postrzegać przestrzeń i czas. Czy jest to dowód na istnienie Boga? Kiedy badam zakonnicę, która czuje obecność Boga, mogę powiedzieć, jak w tym momencie wygląda jej mózg. Jednak nie umiem stwierdzić, czy Bóg jest wtedy obecny. Istotne w tym programie badawczym jest to, że podczas doświadczeń ludzie mówią, że spotkali Boga lub coś, co przenika nasz wszechświat w sposób, którego nie dostrzegamy w naszym codziennym życiu. Badania Newberga wskazują, że budowa mózgu może decydować o tym, czy człowiek jest wierzący, czy nie. Poproszono także ateistów, aby oddali się kontemplacji Boga. Obserwując mózg ateisty podczas takiego aktu kontemplacji, nie stwierdziliśmy wzrostu aktywności płata czołowego, jak u zakonnic. Wniosek z tego taki, że ateista po prostu nie rozumie tej idei. Badano również osoby areligijne, mające jednak doświadczenie w medytacji. Czynność ich mózgu była inna niż u zakonnic lub mnichów podczas medytacji o charakterze religijnym. Oni nie chcą albo nie potrafią myśleć o Bogu. Możliwe, że płat czołowy nie uaktywnia się wtedy, ponieważ nie potrafią skupić się na tym tak głęboko i intensywnie jak ktoś, kto jest religijny albo duchowy. Czy ta głębia przeżyć jest wynikiem wiary, czy jej przyczyną, funkcją naszego mózgu? Czy Bóg istnieje? Jaka jest prawdziwa natura rzeczywistości? W marzeniach sennych zachowujemy się tak, jakby to była rzeczywistość, a kiedy jesteśmy w świecie rzeczywistym, mówimy, to nieprawda, to był sen. U ludzi, którzy mają głębokie doznania duchowe lub mistyczne, występuje poczucie, że ta rzeczywistość jest bardziej fundamentalna niż zwykła codzienna. Czy Bóg istnieje tylko w mózgu, czy też otwiera on nas na wyższą rzeczywistość? Czy poza naszym mózgiem jest coś, czego nie widzimy na skalach tomograficznych? Dla mnie najważniejsze jest stawianie pytań. To nigdy nie prowadzi na manowce.